Urodzony w Krynicy, studia w Krakowie, organizator i uczestnik wielu plenerów malarskich i rzeźbiarskich, których efekt podziwiać można m.in. na krynickim deptaku. Tu też od wielu lat wystawia swoje prace. Andrzej Piszczek. Na swoich obrazach uwiecznia zarówno okoliczny pejzaż, jak i architekturę. Stosowane przez pana Andrzeja techniki to rysunek, akwarela i malarstwo olejne. Uczestnik licznych wystaw zbiorowych i indywidualnych w wielu miejscach w Polsce i za granicą. Od paru lat, również i w tym roku, zimą na krynickim deptaku tworzy swoje rzeźby w lodzie, przy których chętnie fotografują się kuracjusze.